głupią imprezę, kiedy byliśmy w takim domu. I tam był taki maluch. To był wierzący dom, wierzący ojciec, wierząca matka. I mieli małe dziecko. To dziecko miało, nie wiem, 3 lata. I to dziecko zostało zdenerwowane przez mamę i tatę. Bo mama i tata kazali temu dziecku wyjść z balkonu, bo tam siedział na balkonie. Oni mówią, wracaj do domu. A on, nie, 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 dobra, wracaj szybko. I on wrócił z tego balkonu taki w ogóle. I w związku z tym, że był to wierzący dom i nie było tam wulgaryzmów, to to dziecko nie znało wulgarnych słów. Ale miało w sobie taki potencjał złości, że chciało coś powiedzieć brzydkiego mamie i tacie. Na nich. Więc podszedł do ojca, a ja tak siedzę z boku, słuchajcie, podszedł do ojca, stanę i mówi, ty dzidziuś, zrobię głupią imprezę. I poszedł. Ja mówię, szok. Najgorsze ubliżenie dla niego było na wysłać od dzidziusiu w komisji i powiedzieć, że zrobi się głupią imprezę. Także zapamiętaliśmy to. Dobrze, przyjaciele, chcę dzisiaj mówić o wspaniałym temacie, poruszyć wspaniały temat. Myślę, że będziemy szczęśliwi wszyscy. Temat brzmi pokuta. Pokuta. Ja zawsze mówię tak, jak nic nie działa, to pokuta działa. Pokuta jest czymś, co tak naprawdę nasze życie wzbudziło i nasze życie prowadzi. Pokuta jest najmniej lubianą częścią życia chrześcijańskiego. Tak jak najmniej lubianą częścią normalnego życia jest dieta, treningi i higiena swojego życia. To jest najmniej ciekawa rzecz, prawda? Bo ona zawsze, jak prowadzisz prawidłowo higieniczne życie, takie psychofizyczne, to cały czas czujesz jakoś tak, że jest ci czegoś brak. Że na przykład wróciłem do domu i Agata mówi, zrobić jajecznicę, no drugą jajecznicę, drugie jajecznice. No ale co, no, jajecznicę dostałem, ale bez chleba, no. Ja lubię jajecznicę z chlebem, no ale dieta, to dieta, no. Jest wieczór, nie jem węglowodanów złożonych, więc nie jem chleba. Zawsze człowiek, jak żyje higienicznie, to odczucia jego są w jakimś sensie negatywne, jakaś tam wojna jest w środku, bo jest coś, brak i pokuta. Jest czymś właśnie takim. Przyjaciele, do zdefiniowania pokuty Nowy Testament używa dwóch słów greckich. Pierwsze to jest epistrafo, drugie metaneo. Są takie dwa słowa określające pokutę. Epistrafo oznacza zawrócić naokoło. Jedno ze znaczeń, zawrócić naokoło. Rozumiecie? Inną częścią, innym znaczeniem jest nawrócić się. Inną odwrócić kogoś wokół, czyli obrócić kogoś. Słowo metaneo oznacza poddać się zmianie myślenia w obrębie myśli i uczuć. Drugie znaczenie to zmienić zdanie lub cel. Metaneo. Zmienić zdanie lub cel. Trzecie tłumaczenie słowa metaneo, trzecie rozumienie to zmienić zasady i praktykę. Zasady i praktykę. A czwarte to zreformować coś. Z metaneo, czyli doprowadzić do reformacji jakiegoś zjawiska. Hebrajski. Teraz Stary Testament używa również dwóch słów na określenie pokuty. Pierwsze słowo hebrajskie to teshuwa, a drugie naham. I teshuwa oznacza dokładnie powrót. Powrót. Gdzieś wrócić. I temu słowu teshuwa, kiedy czytasz Stary Testament, towarzyszą takie opisy pewnych zjawisk. I wyodrębniłem 5 podstawowych, które temu towarzyszą, bo zawsze, gdy się pojawia teshuwa, to widzimy skruchę, czyli opisy ludzi, którzy się skruszyli, którzy doszli do wniosku,
że należy się skruszyć. Dalej są tam opisy zawrócenia ze źle obranej drogi. Gdzie jest teszuwa, to tam są opisy ludzi, którzy zawracają, by się pomylili. Też, kiedy jest zwrot teszuwa, to pojawia się powrót do ziemi obiecanej. Wracają do ziemi obiecanej. Też teszuwa, ona towarzyszy powrotowi do światła Tory, czyli do światła Bożych przepisów, do wejścia z powrotem w pewne Boże przepisy. Teszuwa też towarzyszy, towarzyszą opisy zbawienia, wybawienia, czy też odpowiedzi Bożej. Drugim słowem, tym słowem naham, to jest słowo określające pokutę ku zwycięskiemu życiu, czyli pewną zmianę w naszym myśleniu i działaniu, aby osiągnąć jakiś sukces. Jakaś jest zmiana, tylko ta zmiana jest bardzo konkretna. Zarówno te nowotestamentowe epistrafo i hebrajskie, starotestamentowe teszuwa są inspirowane przez Boga. Chcę, żebyś zrozumiał, jak to jest ułożone. To On pociąga do nich i to dzieło Chrystusa jest ich podstawą. Czyli to jest jakby pokuta się dzieli na dwie części. Jedną z części jest część, za którą jest odpowiedzialny Bóg. I to są właśnie te rzeczy, czyli epistrafo. Pokazanie czegoś, jak wyglądać powinno prawidłowo, prawda? Że to jest miejsce, do którego powinieneś się odwrócić, do którego powinieneś zawrócić. A te dwa drugie słowa, metaneo i naham, to są słowa określające suwerenną odpowiedzialność człowieka. To słowa, które określają człowieka, który zgadza się z Bożą koncepcją. Bo czymże jest zmiana myślenia, jak nie rezygnacją z własnego poglądu na rzecz czyjegoś poglądu. Do tej pory miałem jakiś pogląd i następuje metaneo, czyli ja decyduję, że mój teraźniejszy pogląd jest błędny i uznaję czyjś pogląd. To jest metaneo. Właśnie po czyjej stronie tutaj leży odpowiedzialność, czyli epistrafo jest Bożym działaniem, bo Bóg pokazuje coś, jak coś ma wyglądać i pokazuje też nam wymianę krzyżową, mówiąc, za pomocą tejże wymiany dojdziesz do tego zjawiska. On nam je pokazuje, on nam je obrazuje i on nam daje moc. Natomiast druga część, ten metaneo, oznacza, że my się z tym mamy zgodzić, bo samo epistrafo, ono nic nam nie zrobi, bo my wiemy, jak należy, wiemy, skąd brać moc, ale nie zmieniamy. Czyli metaneo to jest jakby ta druga część, należna do człowieka. A więc pokuta jest jakby dwojaka, jest dwustronna. I tylko taka formuła pokuty stanowi Boży oryginał. Reszta to jest podróba. To znaczy, na przykład, czym jest, podam przykład podróby. Myślenie tego rodzaju, dopóki Bóg mnie nie uwolni, to nie zrezygnuję z tego lub tamtego. Ludzie mówią tak, pytam, dlaczego jesteś nadal w tym miejscu? Czekam, aż mnie uwolni Pan. Rozumiesz, co to jest, jakie to jest myślenie? To jest w pokucie zrzucenie odpowiedzialności na Boga. Tylko, że zrozumcie, Bóg ma tylko w 50% odpowiedzialność. Drugie 50% to jest twoje 50%. Jak idziesz do trenera, tak, osobistego trenera sobie bierzesz, to trener przychodzi przed tobą, staje przed tobą, jest tak, konkretny wygląd, konkretne wykształcenie, konkretne umiejętności, konkretna historia. Staje przed tobą i mówi ci, trzeba robić tak, tak i tak, trzeba jeść tak, tak i tak. Ja cię teraz w te miejsca wprowadzę. I to ty jesteś zainspirowany, bo widzisz faceta, rozumiesz, który ma 50 lat, tak?
Ty masz 30, a on lepiej wygląda niż ty. Rozumiesz? Czy jesteś zainspirowany? Czy to, co on mówi, jest prawdziwe? On nie wygląda. Nie jest wyparzony jak szczur w żelaznym sklepie, tylko konkretny facet. I tenże facet, on przedstawia ci plan i mówi tak: jeżeli będziesz mnie słuchał, to będziesz taki jak ja. I to jest ta część pokuty, za którą odpowiedzialny jest Bóg. No jest ta druga część pokuty, że tenże człowiek teraz musi się zgodzić z owym trenerem. Musi powiedzieć tak. Nie będę żarł pączków, tak? Będę jadł jajka. Prawda? Każesz mi pić 4 litry wody, będę pił 4 litry wody. Będę sikał 80 razy dziennie, ale będę pił 4 litry wody, bo chcę wyglądać jak ty. Idę na trening, tak? Stoisz na temno i mówisz: dawaj, 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 żygam, żygaj, dawaj, dawaj. Wiesz, o co chodzi? Zgadzam się z tym, prawda? Czyli zobacz, jest ta druga część pokuty, metaneo, czyli zgodził się delikwent, tak, z inspiracją, tak, z planem, tam się poprowadzić. Widzimy, czym jest pokuta, chcę, żebyście to zrozumieli. Nie ma czegoś takiego, dalej w tym zostaje, poczekam, aż mi Pan uwolni. Nie. Takie zwiedzenie. Inne zwiedzenie. Siedzi sobie człowiek i mówi tak: wydaje mi się, że jak zacznę usiłować robić tą czy tą rzecz, to mi się powiedzie. Czyli znowu wzięcie odpowiedzialności na siebie. Tak? Że tylko ja się tutaj będę teraz starał. Nie. Pokuta to połączenie tych dwóch elementów. I widzimy tą prawidłowość. Dzieje apostolskie 17:20. Bóg nawołuje tutaj. Nawołuje, inspiruje, przekonuje. Pokazuje, jak zadziałać. Objawia moc, prawda? I Psalm 51:5. Człowiek słucha, zagląda w siebie i podejmuje kroki zgodnie z tą inspiracją i siłą, tak, którą otrzymał. To jest pokuta. I informacja dla nas jest taka, że jest to produkt, który towarzyszy całemu naszemu życiu. Nikt nie może powiedzieć, że pokuta jest niewykonalna, ponieważ dzieło krzyża jest wykonane już, a więc jest skąd brać siłę. Amen. Dzieło krzyża jest wykonane, więc mamy skąd brać siłę. A więc nie ma takiego czegoś, że ktoś mówi: ja nie mam siły, żeby się zmienić. Ja mówię: nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja jestem w stanie na pułapie mojej wiedzy w różnych dziedzinach życia człowiekowi pomóc w 100%. Ale ktoś musi zacząć mnie słuchać. Czyli nikt nie może powiedzieć, na przykład: do mnie nikt nie przyszedł nigdy, bo nie ma takiej postawy, nie powiedział tak: Artur, słucham ciebie, robię to, co mówisz, ale nie odnoszę sukcesu. Bzdura. Nie ma takiego człowieka, który mnie słucha, robi to, co mówię, nie odnosi sukcesu. Takiego człowieka nie ma. Jestem w ogóle odpowiedzialny za to, co mówię. Ja mam certyfikat jakości. Homologację sukcesu. Dlaczego? Bo skoro ja w czymś odniosłem sukces, to każdy może. Bo ludzie są równi. Wszyscy mają ducha, duszę i ciało i nie ma superbohaterów i superpierdół. To jest wszystko w naszej wyobraźni się mieści. Ludzie są tacy sami. 70% wody, 6% użytkowalności mózgu. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Rozumiecie? A więc jeśli coś jest możliwe dla mnie, jest możliwe dla każdego. Bo w innym wypadku krzyż byłby niesprawiedliwy. Ale krzyż jest sprawiedliwy. Rozumiecie? Krzyż jest sprawiedliwy. Dla każdego jest możliwa pełnia sukcesu. Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Duchowej, psychicznej, fizycznej. Po to przyszedł Jezus. I teraz nie można powiedzieć: ja nie mam wzorca, ja nie mam siły, ja nie mogę. Masz wzorzec,
masz siłę. Bóg swoją robotę wykonał. I też nie mów mi, że nie jesteś pociągany do prawdy. Bo jak ktoś daje przykład, przychodzi, mówi, jarasz szlugi, mówię, czemu ty jarasz te szlugi, nawrócony jesteś, tyle czasu chodzisz, palisz, śmierdzisz, po co ty tam to robisz? Tak? Masz mnie pocałować pocałunkiem świętym i ty się tutaj do mnie zbliżasz, będzie mi, tak, a tu człowieku ci dym leci jeszcze. Nie rób mnie tego. Chociaż ze względu na mnie przestanie jarać. Nie mogę, czekam, aż mi Pan uwolni. No Pan cię nie uwolni. Albo kiedyś, jak się nawróciłem, to przestałem palić natychmiast. Ja mówię, ale potem też natychmiast zacząłeś. Nie paliłeś natychmiast, zacząłeś natychmiast. A więc nie można powiedzieć, że nie mamy wzorca, nie mamy siły lub nie możemy wyłączyć tego telefonu. Ponieważ wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. A więc w zasięgu naszej woli jest potężna, nieskończona, tak? Łaska Boża umożliwiająca nam zmianę myślenia w 100%. Bo to jest coś, co zostało już wykonane. Ja bym chciał, żebyśmy zrozumieli, że Bóg wykonał swoją część pokuty. On dał narzędzie, On dał możliwości, On dał inspirację, On dał informacje. Rozumiecie? On już tą rzecz załatwił. Chciałbym przeczytać z dwóch miejsc po jednym fragmencie. Ewangelia Marka 1,15. Coś wam pokażę. Ewangelia Marka 1,15. Najpierw przeczytam. Jest napisane tak. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I Dzieje Apostolskie 2,38. I Dzieje Apostolskie 2,38. A Piotr do nich, upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Ojca, w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych otrzymacie dar Ducha Świętego. Nowe narodzenie. Chcę, żebyście się zwrócili do tematu nowego narodzenia. Co to jest nowe narodzenie? Nowe narodzenie składa się z czterech elementów. Następują cztery elementy, żeby się odrodził nasz duch. Jeżeli którykolwiek z tych elementów nie zaistnieje, duch się nie odrodzi. To są cztery substancje, które wpływają na odrodzenie ducha człowieka. One są różnego rodzaju, one jakby są w różnych kształtach. To nie ma znaczenia, jakie mają kształty. To nie ma znaczenia, z jakiej strony one przychodzą. To w ogóle całe kolory i formuła podania nie ma żadnego znaczenia. Jeden dostał w strzykawce szybki zastrzyk, drugi dostał kubeczek do wypicia. To nieważne. Ważne, że muszą się znajdować tam te cztery substancje. I po pierwsze, to jest uwierzenie w zastępczą ofiarę Jezusa. No bez tego nie ma nowego narodzenia. Uwierzenie w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Po drugie, to jest zmiana myślenia. Czyli uznaję, że do tej pory, tak, wszystko, wszystkie moje poglądy były gównowarte. Proste. Czym jest opamiętanie? Gównowarte. Wszystkie moje dotychczasowe poglądy. Wszystkie moje dotychczasowe poglądy. Dobre i złe. Przekonania i nawyki. Po trzecie, chrzest. Co to jest w ogóle chrzest? Ja nie chcę teraz mówić o chrzcie jako o czynności. Tutaj mowa jest temat chrztu, to jest wyznanie Jezusa jako Pana. To jest publiczne wyznanie Jezusa jako Pana. To jest chrzest, nic innego. To, co, że się tam zanurzamy w tej wodzie i się wynurzamy, to jest prorocza informacja tylko. Rozumiecie, o co chodzi? Bo nawet jak ktoś tam nie był zanurzony, nie był wynurzony, to też do nieba pójdzie. Jak się przyznał do Jezusa, oddał mu swoje życie, widzimy złodzieja, co wisi koło Jezusa na krzyżu, proszę ciebie, widać, że facet sobie tam palce od nogi nie zamoczył w niczym, proszę ciebie, mówi siebie, jestem do w raju kolego. Tak. Także to zanurzenie i wynurzenie, ono jest
proroczą informacją potrzebną, o tym zresztą sobie możecie słuchać na podstawach wiary chrześcijańskiej, nie będę o tym mówił, natomiast czyta w fundamentach wiary. Ale to jest wyznanie Jezusa jako Pana. I po czwarte, przyjęcie Ducha Świętego do swojego odrodzonego ducha. I zaproszenie Ducha Świętego, który do swojego ducha, który wręcz zdradza, on zdradza wtedy. Bo to nawet jeszcze, kiedy my zapraszamy, to się wszystko często dzieje w jednej bryle. Prawda? W jednej bryle. Natomiast chodzi o to, że te cztery elementy są ściśle związane z Nowym Narodzeniem. Uwierzenie w zastępczą ofiarę Jezusa, zmiana myślenia, wyznanie Jezusa jako Pana i przyjęcie Ducha Świętego. To jest Nowe Narodzenie. No tak się rodzimy na nowo i tak chodzimy. Tak? I na przykład ja często pytam ludzi, opowiedz mi swoje świadectwo. I on mi opowiada swoje świadectwo. Ja czasami jestem zaskoczony ludzkimi świadectwami, wiecie? Mówię, a kiedykolwiek byłeś przekonany w ogóle, że to życie, które mnie prowadziło do tej pory, było niezbywalne. Taka myśl ci chociaż przebiegła przez mikrosekundę. Czasami ludzie mówią, wiesz, nie myślałem o tym nigdy. Ja mówię, ciekawa. Ciekawa historia. Pokuta. Moje spotkanie z Bogiem było związane, że uznałem swoje poprzednie życie za błąd. Uznałem, że nie żyłem. Dlatego to się nazywa Nowe Narodzenie. Zauważyliście? Jest Stare Narodzenie, fizyczne. I po Starym Narodzeniu prowadzi się życie śmierci. To są ciekawe sformułowania. Zauważyliście? Życie śmierci się prowadzi. Taki chodzący zombie są. Się urodził. Taki najpierw mały zombie. Taki niemowlak zombie. Potem starszy zombie. Czasem emeryt zombie. Z emerytami zombie najtrudniej, bo oni wszystko już wiedzą. Mówią, ja wszystko wiem. Ja mówię, ale z perspektywy grobu wszystko wiesz. Dawaj, wystaw głowę z grobu. Zobaczę, że coś innego niż grób. Nie tylko się żyje na cmentarzu w świecie. Rozumiesz? Ta myśl o tym, że stare życie to stare życie jest myślą pokutną. Stare życie to stare życie. Nowe życie to nowe życie. Mężczyzna to mężczyzna, kobieta to kobieta. Woda to woda, ogień to ogień. Niebo to niebo, ziemia to ziemia. Rozumiecie? Jest różnica między starym życiem a nowym życiem. Stare to przeminęło. Co mówi pokuta do nas? Stare przeminęło. Nie ma starego. Stare było złe. W ogóle pokuta, ona mówi do nas, że coś jest złe, a coś jest dobre. Coś jest żywe, a coś jest martwe. To pokuta do nas mówi. To przeżycia pokutne. Tylko czy my pójdziemy za tym dalej? To też jest... Rozumiecie? Ja na przykład w momencie mojego nowego narodzenia, ja za tym poszedłem. Uznałem, że stare życie, że życie bez Boga jest fajansem. I przyszedłem do Jezusa i mówię, a teraz mam nowe życie. Ja spokutowałem. Spokutowałem. Tu nie chodzi o odczucia. Jeden ma takie odczucia, drugie inne. Jeden może płakać i wypłakać, może ciebie nocny quest. A drugi jednej łzy nie uroni. Bo są różne dusze, rozumiecie? Takie bardziej emocjonalne, takie mniej emocjonalne. Ale pokuta to nie są emocje. Pokuta to jest przyjęcie informacji, że jedna rzecz jest żywa, a druga rzecz martwa. I wybór tej rzeczy żywej. To jest pokuta. Tak? To jest pokuta. Czyli ja uznaję, że coś jest złe, tak? Odwracam się od tego, co jest złe, do tego, co dobre. Uczę się, to nie znaczy, że od razu mi się to udaje, ale decyzja jest. Jest decyzja, jest jakiś podział, jest jakieś rozjechanie. Dwóch w ogóle na... Rozumiesz? To jest chore, to jest zdrowe. I teraz ja wiem, co jest chore, co jest zdrowe, odwracam się od chorego w celu patrzenia na zdrowe. Co zrobiłem? Spokutowałem, tak? Że ja jeszcze 50 tysięcy razy wracam do tego, co chore, to jest inny kaszel. Ale ja już wiem, jak działa ta pokuta. To ale te 50 tysięcy razy znowu się odwracam od tego, tak? Nabrałem pokutnego nawyku. Nie siedzę w starym i nie mówię, czekam, aż mnie Pan wyprowadzi. Bo Pan nie wchodzi tam,
Rozumiesz? Bo Pana to nie interesuje. Pan tutaj powiedział, wyjdź stamtąd. Wyjdź tu. Panie, przyjdź tutaj do mnie i mnie stąd wyciągnie, ale ja nie jestem szambonurkiem, ja jestem Bogiem. Rozumiesz? Wyjdź stamtąd, wyjdź z tego szampa, wyłaź stamtąd. Rozumiesz? Wyłaź. Panie, nie mam siły. Masz! Wyłaź! No dobra. Byłem teraz w parku trampolin, sala kończyła 10 lat, zaprosiła nas do parku trampolin w Krakowie. Pierwszy raz byłem w parku trampolin, zachęcam, 30 zł, orka taka, że nie pytaj w ogóle, co się dzieje. Spełniłem marzenia mojego życia, w ogóle wielki basen z gąbkami, gąbek 2 metry w głąb. Człowieku, rozpędzałem się z takiego czegoś, wyskakiwałem w górę i z wysokości pierwszego piętra, w te gąbki. I siedzę w gąbkach pod. Słuchajcie, co to jest wyjść z tych gąbek? Ja w ogóle z tych, ze mnie się poty lały. Rozumiecie, jak ja z tych gąbek wychodziłem. Wiecie, wychodziłem z tych gąbek, ale w ogóle mówię, wyjdę z tych gąbek. My dam radę. W ogóle Agata stała, gdzieś śmiała się raz 5, porobiła tam filmy, nagrała. Ja tam, darłem się na cały ten park i wychodziłem z gąbek. Tak wychodziłem jak głupi, przy ciebie mnie pokutę tak działa. Mam siłę, żeby wyjść. Robiłem siebie kretyna, rozumiecie? Patrzymy proszę ciebie na nas, co tam robi być facet 46 lat, proszę ciebie ryczy, wyje z gąbek wychodzi, tak? Każde moje krok wyżej był tak ciężki, ale co ja wiedziałem, że ja mogę stamtąd wyjść. Nie wycofałem się. Nie zostałem w gąbkach. Spokutowałem. Każdy ma możliwość wyjścia z szatła. Ponieważ Chrystus dał każdemu do tego moc. I nie ma drogi do drogi. Nie ma specjalnych drzwi do mocy. Panie, otwórz mi takie dodatkowe drzwi malutkie. Wystaw mi, Panie, malutki palec od nogi i mnie nie ogarnij z tego szamka. Nie, wykonałem wszystko, co do mnie należy, mówi Bóg. A teraz Ty zacznij zmieniać myślenie na wzór, który ja podałem, bo to Twój obowiązek, dziecko moje. To Twoja robota! Nie mogę, nie potrafię zrobić tego za Ciebie, mówi Pan. To Ty musisz zmienić myślenie. Ja Ci nie przekręcę myślenia. Nie przekręcę Ci tego. Bo byłbym Cię zniewolił wtedy. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? On by Cię zniewolił, gdyby On zaingerował w jakiś dziwaczny sposób w Twój umysł. To by była jakaś formuła niewolnicza. Coś Ci tam wstrzyknę jakieś serum i Ci się przestawię w środku. Nie, to tak nie działa. Ty musisz stanąć twarzą w twarz. Z grzechem, z problemem, z patologią, ze złą decyzją. Twarzą w twarz. Spojrzeć w jedną stronę i zobaczyć Boży wzorzec. Spojrzeć w drugą i zobaczyć krzyż Golgoty. I powiedzieć, Panie, ufam Tobie, że wyjdę teraz z tego szamba na podstawie Twojej mocy, bo tak mówi Twoje słowo. I co się zaczyna? Zaczyna się gramolenie pokutne. I wyłazisz z tych gąbek. I co? Wyjdziesz. Chyba, że nie chcesz. Kto nie chce pokutować, pozostaje w swoim szambie. Niestety. Te cztery elementy stanowią o nowym narodzeniu. A teraz spójrz na nowe życie. Rzymian 4,21. Rzymian 4,21. I teraz mówimy o nowym życiu. Czyli już jesteś narodzony z Bożego Ducha. Już wykonałeś ten pierwszy krok. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Już nic Cię nie może wyrwać z ręki Ojca. Już nie możesz pójść do piekła. Kropka. Jesteś bezpieczny. Masz nową naturę. 4,21. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Co to jest? Zaczynamy działanie pokutne w nowym życiu. Mając zupełną pewność, że co On obiecał, ma moc i uczynić. Czytamy dalej. 6,4 Rzymian.
Pogrzebani wtedy jesteście wraz z Nim przez chrzest i śmierć, abyście jak Chrystus skrzyżony został przez chwałę Ojca, tak i wy nowe życie prowadzili. Czyli widzimy źródło mocy, widzimy też wzorzec. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. To mamy wzorzec. Ja mówię, jak mam żyć? Ja mówię, jak Chrystus z martwych wzbudzony. Tak masz żyć. I masz do tego moc. Nikt mi dzisiaj nie może powiedzieć, że nie ma mocy do życia jak Chrystus. Nikt na świecie takiego czegoś nie może powiedzieć, to jest ściana. Jestem troszkę gorszy niż Chrystus. Nie. Jesteś jak Chrystus. Masz takie same możliwości jak Chrystus. W sandałach przejść pustynię ludzką. Dalej czytamy. 2 do Koryntian 4,13. 2 do Koryntian 4,13. Zło rzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jak omieciny u wszystkich dotąd. Co to jest? Pokuta doprowadza do tego, że świat przestaje być teraz atrakcyjny, a my dla świata. Jesteśmy jak śmiecie. Rozumiesz? Jak śmiecie. Jesteśmy nie z tego świata. Ten świat nic nie ma do nas, my nic do tego świata. I 1 Koryntian 6,19. 1 Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do samych siebie? Co nam to wszystko pokazuje? Codzienna wiara w dzieło krzyża i w Boże Słowo, codzienna zmiana myślenia, codzienne wyznanie i codzienna relacja z Bożym Duchem. Pokuta, która funkcjonuje w naszym odrodzonym życiu, tak? Posiada cały czas te same uwarunkowania, co pokuta, która nas przyprowadziła do Jezusa. Ona już teraz inaczej działa. Ona już nie działa, aby wyrwać cię, tak? Z piekła, bo ty już nie jesteś w piekle. Ona, ta pokuta, ma na celu, tak? Twoje zwycięskie życie każdego dnia. Nie trwanie w systemie tego świata. Nie trwanie w mentalności tego świata. Ja od 2001 roku notorycznie korzystam z pokuty. Ja się ciągle z czegoś tam nawracam. Już z jednych rzeczy się nawróciłem, z innych się znowu nawracam. A znowu gdzieś zbłądziłem, znowu się nawracam. Cały czas. Pewne rzeczy już utrwaliłem, okej, fajnie sobie w nich idę. Ale w pewnych mam cały czas różne zachwiania. I co robię? Pokutuję, no. Przyglądam się, jak wygląda prawda. Przyjmuję moc krzyża, ugruntowuję się w tym, nabieram nawyków pokutnych, rozumiecie? Nie towarzyszą temu jakieś opresje, nie towarzyszą temu jakieś poniżenia. Ja już dzisiaj się nie poniżam. Okej, nie wyszło mi coś, ale wiem, jaki jest wzorzec, wiem, jaka jest moc, rozumiesz? Zmieniam myślenie, idę w tamtą stronę. Nie kłócę się! Ludzie się kłócą zamiast pokutować w kościołach. Ja mówię, ludzie, pokutujcie, nie kłócie, tego się wykłócają. A bo mi nie wolno tego. Nie wolno mu. Wolno ci, idź się zabij. Tak do nieba pójdziesz. Wolno ci. To tak jakby dziecko twoje przychodziło, dlaczego mi zabraniasz brać narkotyki? Dlaczego ty mi zabraniasz brać narkotyki? Bierz. Jeszcze dam ci telefon do dealera. No przecież jestem twoim ojcem, jestem twoją matką, no nie chcę, żebyś brał narkotyki, no tak? No to co, nie mogę brać narkotyków? Też są dla ludzi, przecież trawka tam, Bóg trawkę stworzył. Ja do szkół jak jeździłem jeszcze dużo, z tymi małolatami gadałem. Miał jakieś pytania. Tak, proszę pana, a jak pan uważa, Bóg stworzył marihuanę? Ja mówię, oczywiście, że stworzył marihuanę, Bóg. No kto? Nie diabeł przecież. Diabeł to nic nie zasiał. To jest taka menda, że do tego kradnie, człowieku i wytraca. To cholera nigdy nic nie zasiała jeszcze nigdy. Że marihuanę nie zasiał. Bóg zasiał marihuanę. No, no.
Ja mówię, ale Bóg zasiał marihuanę, żeby ją się żywiły kolibry. Kolibry, taki mały ptaszek z długim dzióbkiem. Wkłada tam ten dzióbek i on żre tą marihuanę, tak? Tylko, że jeszcze nie widziałem nawalonego kolibra. Nigdy. Bo one są odporne na krabinol. Taka substancja psychoaktywna w marihuanie. Rozumiesz? I kolibry może żreć karabinol i nic mu nie będzie. I dalej będzie leciał dziobem do przodu, a nie tyłkiem do przodu. A ty, proszę ciebie, usadzisz sobie, proszę ciebie, marychę, skręcisz, najarasz je i karabinol cię wyczesze jak trzeba. Rozumiesz? I potem chodzisz tyłem. Tak? A potem się dziwisz, dlaczego w wieku 60 lat ty kapci szukasz płótnia i nie wiesz, gdzie są. Ciekawe, co się stało. Marychę jarałeś. Można, można jarać. Ale lepiej spokutować. I nie jarać. Można wiele rzeczy. W zasadzie wszystko można. Tylko nie wszystko przyniesie sukces twojemu życiu. To jest pokuta. Chrześcijanin pokutuje, patrząc, co przynosi sukces jego życiu. Dlaczego ja nie robię pewnych rzeczy? Bo ja chcę mieć sukces w swoim życiu. W ogóle, zrozumcie, zmieniam swoje myślenie, bo chcę mieć sukces w swoim życiu. Nie zmieniam swojego myślenia, żeby pójść do nieba, bo ja już zmieniłem swoje myślenie, żeby pójść do nieba na pułapie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Temat już zamknąłem, jest kropka. Ale ja pokutuję, aby mieć sukces w życiu. A ludzie nie chcą pokutować i szukają drogi do sukcesu. Mówią, jak tu osiągnąć sukces? Najpierw zacznij pokutować. Zacznij zmieniać myślenie. Rozumiesz? Ktoś nie przychodzi do kościoła, tydzień, drugi, miesiąc, drugi, dzwoni do mnie, pastorze, jakoś tak się źle czuję. Pomóż się o mnie. Ja mówię, nie było ci 2 miesiące na spotkania. No bo tak Pan mnie gdzie indziej prowadził. Mówię, kretynie, jaki Pan cię prowadził, człowieku? Pan, ten co kazał napisać list do Hebrajczyków, ten co tam nakazał napisać, żeby wspólnych zebrań nie opuszczać, tak cię prowadził, że się 2 miesiące gdzieś w OSA, tak? Tak cię prowadził? Ten Pan? Jaki Pan? A teraz ty dzwonisz do mnie i szukasz jakiejś dodatkowej ćwiczek w krzyżu. Tutaj ćwiczki to... Ludzie mówią, że dziuple są w krzyżu, że można proszę ciebie podebrać Boga od spodu. Francuskie klęki są w ciebie, zobaczyć. Dlaczego francuska klęka? Bo prawdziwe klęki są nadziewane od spodu. A nie rozdzielane, tak jak polska podróba. Tutaj gotowe, tak na marginesie. Ale nie mam farowni w ogóle kulinarnej. To jest klęka, ja się na wszystko znam. Chcę, żebyście zrozumieli, że nie ma innych drzwiczek do krzyża, tylko droga jest prosta, proste rzeczy, tak? Dlatego pokuta jest nieodzowną częścią nowego życia. I tu nie ma co się z tym popsować, tylko trzeba tego używać, tak? Używamy pokuty. Używamy zwrotów życiowych. Używamy zmiany myślenia na podstawie zobaczenia wzorca i skorzystania z mocy Boga. Nie patrzymy, jak tu w ogóle obejść temat pokuty. Najpierw pokuta, a potem patrz, jaką technikę Bożą zastosować. Najpierw pokutuj. Najpierw zobacz, jaki jest wzorzec. Zobacz, jeżeli i porównaj z tym wzorcem to, co reprezentujesz w swoim życiu, w swoich poglądach, w swoim myśleniu. Najpierw. Rozumiecie? Ktoś przychodzi do mnie i mówi tak: Artur, pomóż się o mnie, mam taki popęd seksualny, że sobie nie radzę. Ja mówię, bo potrzebujesz żony. Taki sposób na popęd. Podstawowy sposób. Ale Pan mnie prowadzi, żeby mówi, na razie tak nie miał żony. Ja mówię, a erekcję masz 5 razy dziennie? Mam. To porozmawiam z tym Panem, co cię prowadzi, żeby na razie żony. O erekcji z nim pogadaj. Dzisiaj na twojej modlitwie. Więc Panie, mam sprawę. Sprawę erekcji. Bo ty mnie prowadzisz, Panie, żeby nie mieć żony, ale nie prowadzisz mnie, żeby nie mieć erekcji. Coś mi kurczę nie gra. Rozumiecie w ogóle, jakie absurdy? Bo na razie on się nie modli o żonę, bo na razie nie.
Na razie nie. A po niej przychodzi, mówi, zrób coś z tym, że ja chodzę na jarany jak szczerbaty na suchary. Tak? Zrób coś z tym, coś mnie tutaj wymyśl na to, pastorze. Ja mówię, pokuta, pokuta. Jak mam pokutować? Zacznij modlić się z wiarą o żonę. Złap sobie system lękowy, że jak będziesz miał żonę, to to ci ograniczy. Nie bój się podzielić swojego życia z kimś. Przestań myśleć, że się pomylisz. Wyluzuj. Wyluzuj. Rozumiesz? Bo ludzie, chcesz pokazać wam proste rzeczy. On nie pokutuje. Nie. Ja nie będę miał żony. Na razie. Ale na razie mi przeszkadza, proszę ciebie, to, że ja chodzę podniecony i ja nie mogę głosić Ewangelii prawidłowo, bo mi się kojarzy. Cię będzie kojarzyć, jak nie staniesz prawidłowo w ogóle w prawdzie Bożej, więc pokutujesz ze swojego toku myślenia. Metanoia! I tak w każdej dziedzinie, rozumiecie mnie? Przychodzi człowiek, pre ciebie 180 kilo, przychodzi pre ciebie, módl się po mnie, siada serce, siada mnie wątroba, siada mnie wszystko. Ja mówię, myślałeś o diecie. Nie, pomódl się najpierw o mnie, bo ja kiedyś czytałem, że jedna dziewczyna się pomodliła i schudła. Dobrze, będziesz czytałeś jeszcze raz w życiu jakiejś innej dziewczynie, co schudła? Nie, tylko o jednej. Ja mówię, pamiętaj, że z Bogiem jest tak, że każda sprawa opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Jak jesteś znajdziesz dwie lub trzy dziewczyny, zaczniemy rozmawiać o zasadzie Bożej. Tamta się pomodliła i schudła, a ja proponuję ci, tak, żebyś przestał pierdzielać bułki. Pić cztery herbaty dziennie z czterema łyżkami cukru każda. Proponuję ci, żebyś zaczął się ruszać. Takie rzeczy ci proponuję. Spokutuj ze swojego toku myślenia. Spokutuj. 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 Pierwszy kościół zakładałem, pościłem. Wielodniowym poście jestem. Chodzę w ogóle, modlę się, Panie, od czego mam zacząć? W ogóle wiecie, chodzę, walczę, wiesz, w duchu. W ogóle rozwalam diabelskie siły. W tle leci takie nauczanie takiego pastora ze Stanów. Ja pamiętam, jestem w domu, modlę się. I on mówi tak, przeciwną jest rzeczą, że o tak wiele rzeczy chrześcijanie się modlą, a tak niewielu chce mieć dzieci. A przecież jest napisane, że dzieci są darem Pana. W ogóle stoję i taka myśl. Uważam, jakie mam myślenie, że posiadanie kolejnego dziecka spowoduje zatrzymanie mnie w służbie. Takie mam myślenie. Mam do tego jakby teologię zbudowaną. I z tym se żyję. Ale w tym momencie tam uklęknąłem, powiedziałem, Boże, chcesz coś mi powiedzieć? I słyszę głos Ducha Świętego w sobie. Chcesz usługiwać wielu moim dzieciom. Tak, Panie, ale boisz się mieć swoje. Tak, Panie, boisz. Jestem tchórzem. Boję się, że nie dam rady. Przepraszam Cię, Panie. Boże, co mam robić? Idź, rób dzieci. Z samego wieczoru poszedłem do Agaty. Mówię, to nie tak. Pan mi powiedział. No to boli. Żebyśmy mieli dziecko. Na sieci w ogóle wiesz. No nie powiedział. Było 11 lat temu. Całe. Jakieś 9 miesięcy później urodziła się Sara. Rozumiecie? Sara się urodziła, która jest dla nas błogosławieństwem, która jest wzorem dla wielu ludzi. Nic nie wydarzyło się negatywnego. Zmiana myślenia, pokuta. Rozumiecie? Chcę wam pokazać wam przykłady różne. To tak działa. Zarówno w nowym narodzeniu, jak w nowym życiu, pokuta jest integralną, bardzo ważną częścią. Bez pokuty nie ma ani nowego narodzenia, ani zwycięskiego nowego życia. Rozumiecie? Nie można się narodzić z Bożego Ducha, nie pokutując z tego, że się było samemu sobie Panem, tak? I żyło się
życiem starego człowieka. I nie można żyć zwycięskim życiem, jeżeli nie odwracamy się od martwego systemu tego świata. Przepraszam. A więc pokuta dotyczy zarówno ludzi, którzy po raz pierwszy przychodzą do Boga, jak i wierzących, którzy są z Bogiem. Pokuta nie należy tylko do ludzi tego świata, którzy muszą spokutować ze swojego życia bez Jezusa. Co to znaczy pokuta? Pokuta przede wszystkim to nie są wyrzuty sumienia, ubolewanie czy zadręczanie się, choć one mogą temu towarzyszyć. Jedni mogą bardzo przeżywać pokutę. Bardzo mogą przeżywać swoje upadki. Okej, oby nie za bardzo. Bo przychodzą demony i zaczynają się pastwić nad człowiekiem. Tak? I często trzeba potem człowieka uwalniać od demonicznych sił, potępienia, poczucia winy, poniżenia. A więc pokuty nie określamy jak jakiś odczuć. Dwa, pokuta to nie są religijne obrzędy. Tak? To nie jest zrobienie czegoś, co zresztą nam... Zobaczcie, to w ogóle w tym systemie społeczno-politycznym, bo już nie nazywam tego kościołem, u katolików, bo to ja to nazywam system społeczno-polityczny, już nie mówię na to kościół, bo to nie jest kościół. Co tam zrobiono? Pokuta na czym polega? Idziesz do konfesjonału. Tak? Siedzi tam smutny człowiek. Mężczyzna, jednakże chodzący w sukience. Zaraz nie wiem, socjologicznie. A mamy środkową Europę, to znaczy. Chociaż. Siedzi tam tobie taki człowiek. I on oczekuje od ciebie, że ty wypowiesz pewnego rodzaju zwrot pokuty. Ostatni raz byłem u spowiedzi świętej. Na Boże Narodzenie. Przez ten czas byłem. Taki, 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 taki. Więcej grzechów już nie pamiętam. A Ciebie, Ojcze Duchowy, proszę o rozgrzeszenie i wyznaczenie pokuty. I uf, człowiek. On Ci wyznacza pokutę. Najpierw mówi kilka moralizujących rzeczy. Na przykład o tym, jakim powinieneś być dobrym mężem i ile on nie wie. A następnie on mówi, zmówisz trzy razy zdrowaś Panią. Dwa razy składa postulski. I 16 razy Ojcze Nasz. Potem puka Ci w ten konfesjonał. Wychodzisz, całujesz, proszę Ciebie, pozór, co tam wisi. Jest spoko. I jutro masz przystąp. Na taką samą pokawędkę. Wiesz, o co chodzi? Jest bardzo w ogóle fajnie. Pokuta. Konfesjonam to nazwali. Tak? Od słowa konfesją, wyznawanie grzechów. Budka do wyznawania grzechów. System religijny, prawda? System religijny. Protestanckie są nie lepsze, tu się śmieje z katolickich, protestanckie są troszkę inne, takie bardziej, wiecie, zależy od stanu trendy. Ale to nie jest religijny zwyczaj. To też nie poprzestawianie swojego życia, myśląc, że pomoże to nam w byciu zaakceptowanym przez Boga, czyli nie działanie o własnych siłach. A więc czym jest pokuta? Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 26:20. Dzieje Apostolskie 26:20. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie, po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali, nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. W oryginale brzmi to w ten sposób. Tym w Damaszku najpierw, w Jerozolimie, po całej krainie Judei i poganom oznajmiłem, by zmieniać myślenie, tutaj jest to greckie słowo metaneo, i zawracać, i to greckie słowo epistrafo, do Boga, godne tej zmiany myślenie, znowu metaneo,
czyny sprawiedliwe. Tak brzmi oryginał. Czym jest pokuta? Pokuta to nawrócenie do zmiany myślenia, czyli właściwej oceny życia i postępowania na podstawie rozpoznania prawdy Bożej, która jest objawiona w naszym odrodzonym duchu. To jest metaneo, to jest zmiana myślenia. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Za czym idzie jakiś czyn? Bo pokuta, ona nie jest związana jedynie z wewnętrznym przekonaniem i byciem pewnym, że tak należy, a nie należy inaczej. Zawsze za tym idzie czyn. Kradłem? Moja pokuta polega na tym, że uznaję, że czyjaś własność jest własnością jego, a nie moją, tak? Co robię? Przestaję kraść, a nie kradnę dalej. Puszczałem się na prawo i lewo, zrozumiałem, że jestem świątynią Ducha Świętego i nie należy się puszczać. Prawda? Co robię? Przestaję się puszczać. To jest pokuta. Nie puszczam się jeszcze trochę, bo podejmuję decyzję, że nie będę się puszczał. Chcę, rozumiecie, to jest, czy to jest zmiana myślenia połączona z działaniem wynikającym z tej zmiany myślenia? To jest pokuta. Dlatego jest to tak nielubiane, bo to wymaga od nas dyscypliny. To wymaga działania. Byłem chamem dla żony, dowiaduję się, że to jest córka Boga, tak? Dowiaduję się, że mam możliwość być łagodnym, tak? Co teraz robię? Uczę się nie być chamem, tylko dżentelmenem. Nie przychodzi mi to od razu szybciutko, jeszcze cham się we mnie wzbudza, gdyż cham był aktywny w moim życiu przez powiedzmy lat 40 na przykład. Moja psychika jest po prostu chamska od góry do dołu. No więc teraz następuje też proces zmiany, ale co? Najpierw uznałem fakt, że jestem w patologii, zobaczyłem wzorzec, prawda? I podjąłem działanie. Obrażałem się na kogoś, podejmuję działania odwrotne. Miałem focha, zaczynam się kontaktować. Rozumiecie, że pokuta jest widoczna? Nie ma takiej wewnętrznej pokuty, jak nie ma wewnętrznego uwielbienia. Wczoraj uczyłem w jednym kościele na temat uwielbienia między innymi. Powiedziałem, mówię, proszę was, mieliśmy tutaj, mam coś zaprezentować, ale lepiej chciałbym, żebyście sobie wygospodarowali czas i przyjechali każdy z was przynajmniej raz do nas, do kościoła i zobaczyli, jak się uwielbia Boga, bo to trzeba zobaczyć, tak? I też, żeby każdy z was przyjechał raz na modlitwę wstawienniczą, bo też mówimy o wstawiennictwie. Jakieś działanie musi. Ja bym chciał, żebyście zaprzyjaźnili się z pokutą. Żeby pokuta stała się bardzo ważna w naszym życiu. Żebyście się nie bali pokuty. Żeby pokuta była czymś normalnym. Żebyście też nie próbowali wygenerowywać jakichś uczuć w tej pokucie. Jedne z was macie takie dusze, bardziej tacy jesteście romantyczni, bardziej tacy, no nie wiem jacy, tacy płynni, inni tacy stali bardziej. W Kościół to jest składowisko różnych dusz. I nie ma, to nie chodzi, że wszystkie dusze mają być takie same. Wszystkie dusze mają być święte, a nie takie same. W Kościele jest miejsce dla dusz, które są płynne i dla dusz, które są stałe. Wiecie, to każda. I to nieważne, że tam jednemu towarzyszą wielkie emocje. Tobie nie muszą towarzyszyć wielkie emocje przy pokucie. Wiesz, co musi towarzyszyć? Konkretne czyny. Konkretne czyny. Czyny. Rozumiesz? Tak jak przy nawróceniu. Jedni z nas kajali się we łzach, tak? A inni po prostu przyjęli prostą informację. Tak?
Nie trzeba było się kajać we łzach. Jedni leżeli w ogóle tydzień czasu i płakali nad swoim życiem, a inni w 15 sekund przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Uznali, proszę Ciebie, w mikrosekundę, że ich stare życie było szafą. Dziękuję uprzejmie, Panie, idę w nowe, cześć. Rozumiecie? Są ludzie szybcy jak ja, są ludzie pomysłowi. Ale nie patrzymy na uczucia, nie patrzymy na to, to jest nieważne. Ważne są czyny. Zmiana myślenia, czyn. Zmiana myślenia, czyn. Patrzenie na wzorzec, branie z krzyża, zmiana myślenia, czyn. Tak należy żyć. Rozumiecie? Napotykamy na drodze warownię często. Bo przy pokucie na przykład napotykamy warownię. Warownia jest wtedy, kiedy ty na przykład już wiesz, jak ma być, widzisz wzorzec, bierzesz siłę, ale dochodzisz do takiego miejsca, że się nie możesz przebić. Co się stało? Warownia. Ale to nie jest problem. Ja jestem fachowiec od warowni. Pomogę ci to rozpieprzyć w perzynę. I pójdziesz dalej. Po gruzach cię przeprowadzę. Rozumiesz? Rozkopiesz te cegły, człowieku. Damy radę. Warownia nie jest problemem. Warownia to nie problem. To osiedle demoniczne. Rozumiesz? Znamy się na tym, jak to wysadzać w powietrze. To nie jest problem. Ważne jest, że ty idziesz. I że przychodzisz mi żartu, stanąłem przed murem warowni. Wiem, jak ma być. Wiem, skąd mam moc. Zacząłem działać, ale doszedłem do punktu, w którym nie mogę przejść dalej. Ja mówię, nie ma problemu. Tak? Zaczynamy pomóc. Rozwalamy temat, idziesz dalej. Na tym polega działanie Kościoła. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś nie pokutuje. Nie ma czegoś takiego, że ktoś pozostaje i mówi, czekam, aż Pan mnie dotknie. Co to jest? Macanko? Jakie dotknie Pan? Krzyż w pełnym wymiarze. Bierzemy to przez wiarę, nie przez oglądanie. Nie szukamy dodatkowych drzwi. Pojadę na spotkanie z Randy Clarkiem, Randy mnie dotknie, będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie dobrze. Nie wiem. Rozumiesz? Bo to nie tak działa, że Randy dotknie. Bo potem Randy pojedzie z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Ok? I to dotknięcie będzie przez ciebie się przesączać i wyjdzie wreszcie. I znowu pozostanie smutny krzyż i sucha wiara. Rozumiecie, o co tu chodzi? Znowu zostanie proza życia chrześcijańskiego. Niestety tak to działa. Nabierz kultury pokuty. Zobaczysz, jak będziesz szedł do przodu. To nie jest ani poniżające, ani nie czyni cię gorszym od innych. Ja uważam, że ludzie pokuty to są kozaki. Uważam, że to są naprawdę ludzie, z których należy brać przykład. Rozumiecie? Uważam, że ludzie, którzy pokutują, to są najdzielniejsi ludzie w Królestwie. Bo oni nie zgadzają się z siedzeniem w szafie. I nie mówią, o, jestem w takim kościele, jestem w takiej służbie, mam to czy tamto. Nieważne. Możesz podnosić masy ludzi z wózków inwalidzkich przez moc Ducha Świętego, a jednocześnie nie być w stanie żyć normalnie w rodzinie i funkcjonować przyzwoicie. Dlatego, że to, że podnosisz ludzi z wózków inwalidzkich, to jest suwerenne działanie Bożego Ducha. Ty się po prostu otworzyłeś. Łatwiej jest wskrzesić z martwych, niż żyć w normalnym małżeństwie. Rozumiecie? Łatwiej jest uzdrawiać ludzi ze śmiertelnych chorób, tak? Niż wychować normalne dzieci. Łatwiej jest prorokować do narodów, tak? Niż wziąć się za warownię we własnej psychice. Łatwiej jest. Dlatego ludzie chcą to ominąć. Jestem prorokiem. Ja mówię, ale psychicznie chorym. W ogóle nie podważam twojego namaszczenia. W ogóle nie podważam twojego urzędu. Podważam twój stan psychiczny. Jesteś prorokiem, ale jesteś na terapię. Dawaj, pomogę ci, będziesz prorokował do narodów. Tak? Wiedzieć, że jeden z największych proroków XX wieku. Tak? Przez cały czas był prorokiem, który prorokował do narodów. I okazało się, że był czynnym homoseksualistą przez cały czas. Cały czas! Inny był biskupem kilkuset kościołów w Stanach Zjednoczonych.
przez całe życie korzystał z usług homoseksualnych prostytutek. Czy namaszczenie jego gasło? Nie, nie gasło. Ale nigdy się nie chciał upamiętać. Nie chciał. Nie pokutował. Rozumiecie, jak ważna jest pokuta? Bardzo ważna jest pokuta. Ona powoduje, że twoje i moje życie będą rosły. Ja jestem człowiekiem pokuty. Rozumiecie, ja w ogóle nie mówię towarzyszy, których sam nie przeżywam. Przeżywam je cały czas, jestem człowiekiem pokuty. Nie uważam, że wszystkie dziedziny mojego życia są na odpowiednim poziomie jeszcze. Absolutnie. Cały czas pracuję nad sobą. Nie mam chysia na tym punkcie i nie przeszkadza mi to w normalnym tworzeniu służby. Usługuję ludziom i wiem, że robię to dobrze. Ale wiem, że też pokutuję. Odwracam się od swoich przekonań dziwnych, od swoich religii różnych. Zmieniam myślenie. Dbam o siebie. Tak jak dbam fizycznie, to dbam o siebie wewnętrznie. Proszę Cię, dbaj o siebie wewnętrznie. Bądź człowiekiem pokuty. Nie zostawaj w czymś, dlatego że jesteś namaszczony. Rozumiecie? Proszę Was, nie zostawiajcie żadnej patologii, dlatego że jesteście namaszczeni. Wszyscy jesteście namaszczeni. Wiecie, jakie dzieła już wykonujecie. Rozdrawiacie chorych, wypędzacie demony, zarabiacie coraz więcej pieniędzy, potraficie pasterzować ludziom. Rozumiesz? Wiem. Ewangelizujecie życie swoje, kładziecie, ale też wiem, ilu z Was w różnych sytuacjach życia, tak, jest w różnych błędach. Nie? Co nie czyni Was złymi sługami Bożymi, ale czyni Was ludźmi, którzy mają skorzystać z pokuty. No. To bardzo proste. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo przenika każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo, ono daje nam kolejną możliwość, kolejne narzędzie. Ojcze, dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Ojcze, my jesteśmy ludźmi pokuty. Jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na Twoje wzorce, korzystają z mocy krzyża i oddzielają ziarno od plewy. Ojcze, nie jesteśmy ludźmi, którzy zostają w swoich patologiach i dziękujemy Tobie za Twojego świętego ducha pokuty, za Twojego świętego ducha opamiętania, za to, że Ty prowadzisz nas poprzez nawracanie się z przeróżnych patologii życia. Ojcze, jesteśmy w tym odważni i zdecydowani. Ojcze, jesteśmy już święci. Jesteśmy już Twoi i nic nas nie wyrwie z Twojej ręki i nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Już niebo jest nasze. Już ziemia jest nam dana, Ojcze. Dlatego będziemy korzystać z pokuty. Będziemy się udoskonalać przez pokutowanie. Będziemy odwracać się od tego, co patologiczne, na rzecz tego, co święte. I będziemy zmieniać się na Twój obraz, Jezus, bo jesteśmy jak Ty. W naszym duchu jesteśmy jak Ty. I nasze dusze też są zmieniane, abyśmy prezentowali Ciebie w każdej dziedzinie życia. W imieniu Jezusa. Amen.